Kuba, rozpocznę od tego, jak stan zdrowia, bo widywaliśmy się ostatnimi czasy, no powiedzmy kilka miesięcy temu, częściej w gabinecie fizjoterapeutów. No tak, no ostatnio dwa mecze z rzędu się zdarzyło tak, że miałem jakieś tam drobne urazy, ale to było maksymalnie dwa przerwy i to nic wielkiego. Jak się czujesz, trzymając razem z Markiem Proficem kierownicę zespołu rezerw? No na pewno bardzo dobrze. Z Markiem dobrze się dogadujemy, jak przekłada to się też na wyniki. Ostatnio się lekko potknęliśmy tam z Wilkowicami, ale już wracamy na dobre tory i bez straty punktów do końca rundy. Tego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Trenerze, 1-0, ale nie były to jakieś szczególnie trudne, ciężkie zawody dla rekordzistów. Wiesz co, no tak jak większość tych meczów wygląda, gdzie my w zasadzie kontrolujemy cały czas wydarzenia boiskowe, no ale czasami jak ta druga bramka, trzecia nie wpadnie, to momentami robi się nerwowo, tym bardziej z tyłu mieliśmy trochę tą formację defensywną mniej doświadczoną niż zwykle, ale myślę, że sprostali zadaniu. Szkoda, że tak jak mówię, druga nie wpadła, bo na pewno by nas trochę uspokoiła. To może kuriozalnie zbyt szybko padł pierwszy gol, jedyny w tym meczu. Wiesz co, ja tak nie chciałem kraczyć, ale no nie lubię. Wczoraj też mi trochę chodziło po plecach, jak strzeliśmy bramkę na 1-0 w 18 sekundzie w trzeciej lidze, że nie lubię za szybko strzelać bramek, bo to później zespół przeciwny ma 90 minut, jest pod prądem, bo wie, że musi gonić. I trochę mi to przeszło przez myśl, ale no nie chciałem krakać. Dobrze, w tym przypadku się to nie sprawdziło. Rokowania na najbliższe, powiedzmy, dwa tygodnie, dwa najbliższe spotkania ligowe. Nie jest, no tak naprawdę wiemy, o co gramy. Nie chcemy gdzieś tam bić piany, bo to na pewno nie pomaga. Nie takie zespoły zmagają się gdzieś tam z presją awansu. A wiadomo, ten nasz skład jest ustawiony przede wszystkim z młodych zawodników. Więc nie chcemy nic tam jakiejś presji na głowę dodatkowo nakładać. Chcemy po prostu grać swoją piłkę. Idziemy na obronę, na niełatwe na pewno teren. No idziemy tam po zwycięstwo. Później mamy mecz z Zetką Tychy. Ostatni mecz u siebie tutaj na płycie. Chcemy zagrać dobry mecz, bo wiem, że jak gram dobre mecze, to te mecze się po prostu gdzieś układają wynikowo. Jeżeli będziemy grali dobre mecze, swoją piłkę, to jestem spokojny o układ tabeli po tym sezonie. Powodzenia zatem. Serdecznie dziękuję.